W rzeczywistości nie ma się czym martwić. Dzięki, najemniku. Z naszych badań wynika, że następna emisja nastąpi najwcześniej za 2 miesiące, 4 dni i 7 godzin. Jej natężenie wyniesie 3 na skali Bergmana, czyli 2 przecinek. Dobra, już podgłaszam, patrzę, ta gra jest jakoś tak pierwalsko cisza. Cicha. A nie mogę, nie puści mi na cutscence z gry. Bez wchodzenia w szczegóły muszę przyznać, że nie spotkałem się jeszcze z czymś takim. EEG wskazuje poważne uszkodzenia systemu nerwowego, ale wszystkie inne wyniki są idealne. To niesamowite. Może ma to związek z emisją? Bez wątpienia. Dotąd jednak nie udało mi się sformułować racjonalnego wyjaśnienia tej anomalii. Spójrz. Budzi się. Budziłeś się? Dobrze. Gro, wypuścisz mnie? Odzyskałem kontrolę nad kursorem. Jej! Witamy ponownie. Znamy już wszystko. A kurczę, miało być oficjalne, ja przeskipowałem. No. Dobra, na potrzeby live'a, że tak powiem. Jezus Maria, przepraszam was, ale to sobie skrzypiało. Aż mi zęby zadzwoniły. Jest normalny ekwipunek. Normalny, mi się tam nie podoba, brzydki jest. Ale to moja opinia osobista. Nie lubię tego minimalistycznego UI, bo największy, wiecie jaki jest największy problem? Ramię mikrofonowe mi go zasłania. Teraz trochę dognę je za dźwięki. Przepraszam, ale musiałem mikrofon przestawić, żeby widzieć narożnik menu, żeby widzieć, czy krwawie, czy nie. A w tej chwili krwawiły wasze uszy. Jak to się prezentuje? Wydajnościowo trzymamy te 60 klatek. Są jakieś tam porywy. Wojna frakcji, nie jesteś członkiem żadnej frakcji. Statystyka, rejestr wiadomości. Okej. Okay. Zatonów nie ma, oczywiście. Zostało doklejone jakby, żeby gra łapała, że coś takiego jest. Okej. Okay. W anomalii ekwipunek wygląda dobrze, no. I to sortowanie i tak dalej, jeden z najlepiej zrobionych. A w Lost Alfie nie pamiętam już. Jak dawno grałem? Może zmierzymy się z demonami przyszłości, tą turbo niedopracowaną Lost Alfą kiedyś. Jak będzie więcej czasu. To wpadł do nas na bagna. Magda Gessler. W takim razie ty pij, a ja ci opowiem o tym miejscu. Dawniej było tu całkiem spokojnie. Znaleźliśmy swoje ścieżki, wybadaliśmy co trzeba, mieliśmy dojścia pod kontrolą. Oczywiście, życie na bagnach to nie sielanka, ale tak źle też nie było. Nie było źle do ostatniej emisji, największej dotąd. Teraz nasi chłopcy modlą się i do Boga, i do diabła przed wyjściem z bazy. Bo powrót w jednym kawałku to prawdziwy cud. Ale jakoś trzymamy wszystko w kupie, bo nasi chłopcy nie są tu, żeby się nachapać, tylko walczą dla sprawy. Butelki,
Zbierałem butelki jedną po drugiej, aż doprowadziły mnie tutaj. Żartuję. Tak naprawdę nie było dla mnie miejsca w tym innym świecie. Odtrącił mnie. W końcu trafiłem tutaj. Najpierw do zony, a potem do czystego nieba. Chłopaki tu są w porządku, a ja się na coś przydaję. Jak wracają z misji... Wiesz dlaczego nigdy... Zimny? Nie męcz najemnika swoimi sprośnymi kawałami. Muszę się z nim zobaczyć. Bracie? Dobra, zobaczmy, bo jest rzeczywiście coś cicho, nie? Może zróbmy tak, że głośność muzyki damy trochę niżej. Bracie, jeśli Lebedziew mówi, że musi się z tobą zobaczyć, to no bo rzeczywiście jest na tym, na mikserze cicho. Raz, dwa, jestem gdzieś w okolicach dziesiątki. Ma dyskusji, zasuwaj, pogadamy później. Teraz chyba powinno być względnie dobrze. No bo no, trzeba doregulować do każdego moda, robimy to trochę na kolanie dzisiaj. Mówię, pobiorę tego streama i wam obrabię miseczkę. Lepiej idź do dobra, dziwnie, bo jakoś przyzwyczajenie, że jak mój ekwipunek jest z prawej strony, nie? A jest z lewej i mam kompletnie nic. Dobra, idźmy do jajogłowego. Tutaj wydziałają, działają. Super. Dobrze cię widzieć, młodzieńcze. Wyglądasz zdecydowanie lepiej. Profesor Tyczkow, Boże. Zmienimy jeszcze tylko nazwę. Ludziom się błędnie wydaje. Młody człowieku, gdybym tylko... Jak to najlepiej... Chyba nie jestem co trzeba, że tak powiem. Obawiam się, że na to pytanie nie mogę odpowiedzieć. Zadaj je Lebedziewowi. Jeśli to wszystko, wracam do pracy. Czy ja tylko mam wrażenie, że czyste niebo było jakby jakoś taką w pełni udźwiękowioną częścią Stalkera? Tylko mi się tak wydaje. Przewietrzyłeś się? Wyglądasz na pewno lepiej. Wprowadzę cię w sytuację. Jesteś w bazie czystego nieba. Nie próbuj sobie przypomnieć, kim jesteśmy. Nigdy o nas nie słyszałeś i to nie bez powodu. Naszą misją jest badanie zony. Uważamy, że zonę należy zbadać i zrozumieć, żeby ludzkość wiedziała, z czym ma tu do czynienia. Zrozumienie jest kluczem do koegzystencji z zoną. Bo jak się nad tym zastanowić, zona jest najcudowniejszym zjawiskiem, jakie ukazało się ludzkości na przestrzeni dziejów. Wariat, no wariat. Jak mówiłem, jesteśmy badaczami. Próbujemy poznać naturę zony, określić powody, dla których się pojawiła i sformułować zasady rządzące jej istnieniem. Nie kieruje nami żądza wzbogacenia się. Nie szukamy pól artefaktów. Nie interesują nas wojenki o terytorium z innymi frakcjami. Dlatego też zaszyliśmy się na bagnach i skupiliśmy na badaniach. Naszą silną stroną nie jest walka, tylko wiedza. Wiedza o zonie, gromadzona przez lata prac badawczych. Wiemy o niej więcej niż rząd i stalkerzy razem wzięci, a nasze badania w końcu zaczęły układać się w spójny obraz. Do tej wielkiej emisji, kilka dni temu. Nie, ta emisja była niezmiernie potężna, jedyna w swoim rodzaju. Była niczym huragan, który przetoczył się przez całą zonę, zmieniając ją. Nic nie jest takie samo. Dobrze znane i dość bezpieczne obszary stały się bardzo radioaktywne i pełne anomalii. Ale możliwe stało się wejście w miejsca, do których nie było dostępu od lat. Nawet najbardziej doświadczeni stalkerzy nie wiedzą, co ich czeka na ulubionej ścieżce. Zmienili się też ludzie. Widać to od razu. Emisja zniszczyła delikatną równowagę pomiędzy frakcjami, które teraz walczą o terytorium.
Innymi słowy, wiele dziwnych rzeczy się wydarzyło i nie do końca jeszcze pojmuję skalę tych zmian. Minęło tylko kilka dni od emisji. Moim zdaniem najdziwniejsze jest to, że udało ci się przeżyć. Jest moja myszka. Wcale za taką latającą myszkę, ale jeszcze jedną przestawiam na tym biurku, robię kompletne przemeblowanie. Rozumiem. Mogę ci jakoś pomóc? Wydostanie się stąd. Tu druga placówka. Jesteśmy atakowani. Starczy tego gadania. Nasza placówka znowu została zaatakowana. Pomóż nam odeprzeć napastników. Jeśli to sprawi jakąś różnicę, są tam teraz chłopcy, którzy cię uratowali. Świetnie. Dobra, odbieramy ekwipunek handlarza tradycyjnie. Przyjąłem. Czy już z głośnością jest dobrze, czy ciszej jeszcze głośniej? Czy potrzebujecie jakichś zmian, jeżeli chodzi o moją głośność, a głośność względem gry? Weź ten podstawowy zestaw wyposażenia. Stworzono go z myślą o misjach patrolowych. A i z przewodnikiem do posterunku. Wyposażenie na do bólu standardowe. Czego chcę? Krzyk gotowy. Od 20:30 liczymy czas. Zobaczymy. Ej, no to jakoś wygląda, nie? Najemniku, masz przed sobą anomalię. Uważaj. Pamiętaj, nie ruszaj się z miejsca, nie rzuciwszy przed siebie śruby. Mamy detektor? Mamy. Echo. Ładnie te anomalie wyglądają. A propos, czasami w anomaliach można znaleźć artefakty. Nie widać ich, ale detektory łatwo je wykrywają. Jeśli podejdziesz dość blisko, detektor wskaże lokalizację artefaktu. Wtedy wystarczy go podnieść. Bułka z masłem. Pamiętaj, że twój detektor nie jest najlepszy. Wskazuje tylko odległość od artefaktu. Mamy meduzę była na promieniowanie, nie? Artefaktem. Super. Początek mamy niezły. Zdziepko tylko się napromieniowaliśmy. Co oni tam mucą? Zasuwaj na wieżę, potwory cię tam nie dorwą. Dobra. Potwory potworami. A najpierw szukajmy kolegów. Kurczę, się nie przyzwyczaj, że ja mam teraz jakiś punkt z prawej do zabierania, nie z lewej. Opa. Zbliża się emisja. Schronić się natychmiast. Uwaga, zbliża się emisja. Szacowany czas do emisji 6 sekund. Super, gro. Sympatycznie. Zdążymy się dostać na wieżę? Zdążymy. Zadanie anulowane, wróć do bazy czystego nieba. Wywiozą nas karetką, nie? Skubany miał farta, dwa razy przeżył. W końcu czyste niebo wygląda nagrywalne. Dobra. Co tam, dziadku? Znowu przeżyłeś emisję. Nawet nie jestem zaskoczony. Nasi chłopcy znaleźli cię w pobliżu wieży, gdy trochę się uspokoiło. Wiesz, Tyczkow miał rację. Opierasz się naukowym wyjaśnieniom. On uważa, że nabyłeś pewne niezwykłe zdolności, które umożliwiają ci przeżycie anormalnej aktywności, która innych rozerwałaby dosłownie na atomy.
Wygląda na to, że z nieznanych przyczyn twoje ciało ma większą sprawność. Do tego stopnia, że nasze czytniki wychodzą poza skalę. Czekaj, nie ciesz się zanadto. W beczce miodu zawsze znajdzie się łyżka dziegciu. Każda emisja uszkadza twój układ nerwowy. Jeśli pójdzie tak dalej, umrzesz. Normalna emisja jest uwolnieniem energii nagromadzonej w zonie, swego rodzaju wyładowaniem. Ale teraz dzieje się coś zupełnie innego. Moim zdaniem wzrastająca regularność tych emisji to reakcja zony na jakieś poważne zagrożenie, podobna do reakcji ludzkiego układu odpornościowego. Trudno racjonalnie wyjaśnić koegzystencję ludzi i zony. Zona toleruje nas w niektórych miejscach i zabrania nam wchodzić do innych. Wszystko za zwęglaczem i dalej w stronę centrum zony jest zakazane. Stalkerzy nie mogą tam wchodzić. Myślę, że ostatnie wydarzenia w zonie są związane z tym, że ktoś złamał ten zakaz i przeszedł przez mózgozwęglacz. Trudno powiedzieć. Odpowiedź na to pytanie wymaga wiedzy, co jest w centrum zony. Niektórzy mówią, że monolit, inni, że spełniacz życzeń. Ci z mniej wybujałą fantazją marzą o polach rzadkich artefaktów. Ja sam byłem w elektrowni jądrowej jako młody specjalista, ale nie wiem, co tam teraz jest. Mogę tylko powiedzieć, że zwęglacz pojawił się nie bez powodu. Uniemożliwia dojście do centrum zony. Ludzie nie mogą przechodzić przez mózgozwęglacz. Nie sądziłem tak aż do dużej emisji. Nikt tak nie sądził. Ale jeśli przyjąć, że emisje są reakcją obronną, to odpowiedź jest oczywista. Ktoś przeszedł przez zwęglacz, a emisja była reakcją zony. A ponieważ emisje nie ustały, ten ktoś musiał być ciągle żywy. Zona próbuje go dorwać i przy okazji zabija wszystko, co żywe. Wiele wiem o zonie, ale nie wszystko mogę ci powiedzieć. Musisz mi zaufać w pewnych kwestiach. Każdy układ musi być w równowadze. Zona jest teraz niestabilna, a ta niestabilność wzrasta. Jeśli emisje nie ustaną, zona stanie się tak niestabilna, że musi nastąpić kolejna katastrofa. I tu dochodzimy do przedmiotu działań czystego nieba. Próbujemy zapobiec tej katastrofie. Masz rację, ale wiemy, jak zapobiec katastrofie i powstrzymać emisję. A to już coś. Musimy się dowiedzieć, kto był w centrum zony i powstrzymać go za wszelką cenę. Między tobą a zoną jest jakaś dziwna więź. Z jednej strony każda emisja stopniowo cię zabija. Z drugiej przeżyłeś w sytuacjach, które każdego innego pozbawiłyby życia. Mam przeczucie, że twoja zdolność, twój dar, klątwa, jak zwał, tak zwał, umożliwia ci przetrwanie w miejscach, o których inni nawet nie marzą. A teraz musimy działać bardzo szybko. Wiedziałem, że o to zapytasz. Odpowiedź jest prosta. Jeśli emisje się nie skończą, twój układ nerwowy się wypali i umrzesz. Pomóż nam, a zachowasz życie. To może zabrzmi jak cytat z durnego filmu, ale naprawdę nie masz wyboru. Niestety tak. To co? Pomożesz nam? Diocliff Marsh. Tak, dosłuchaj uważnie. Wykorzystaliśmy wszystkie swoje kontakty w zonie, by dowiedzieć się, że jakiś stalker w kordonie pytał Sidorowicza o bardzo dziwne części. Przez bagna. Jak inaczej? Ale pamiętaj, co ci powiedziałem. Po emisji w okolicy... Teraz należymy tymczasowo do czystego nieba. Tak, tak, wojna frakcji się odpaliła. Oddziały, nieoddziały, zasoby. Bieżący cel osiągnij przewagę. Trzeba ich wystrzelać.
Okej. Okay. To będzie tak, że wiecie, pójdziemy na misję, nie? Nie będzie nas dwa miesiące, wracamy do bazy, oni nas tam złotem obsypują, my tam się bawimy w tych papierowych rurach skleniających. Dobra. Nasz koleżka ma stąd powiedzieć, może powiedzieć. Okej, to z tym tu nie mamy co? To wy? Rad widzieć. Dobrze cię widzieć. Rozumiem? Niestety nie. Przykro mi, to wszystko. Mogę jeszcze odpowiedzieć ci na ewentualne pytania. Jeśli będę potrzebny, wiesz, gdzie mnie znaleźć. Dobra, obgadajmy tutaj ze wszystkimi. Teraz ruszamy się postrzelać. Zajdźmy do handlarza. Ej, ale Darker, chyba zapożyczę twój tekst. Zapnijcie słuchawki, będzie spoko. Podoba mi się. Gość? Witaj, gościu z obcych krajów. Tak, słyszałem, co ci się przytrafiło. Najważniejsze, że żyjesz. Tacy właśnie jesteśmy. Nie kupisz dodatkowych 15 minut życia albo wybawienia od śmierci. Ale my, handlarze, jesteśmy potrzebni. Nie mówmy o tym. Nie wyobrażasz sobie, jak dość mam sprzedawania tego bodźca. Kto wie, może stalkerzy znaleźli już wszystko, co było do znalezienia. Stary, przedostanie się za zwęglacz to marzenie. Podobno można tam nazbierać tyle artefaktów, że starczy do końca życia. Tak, wiem. Słuchaj, i tak za dużo ci już powiedziałem. No. Czas to pieniądz. Więc jeśli chcesz pohandlować, śmiało. A jeśli nie, to starych makarowów się pozbędę. Strzelby. Miałoby się trochę śrutu. Tak, to mało pieniędzy. 130 rubli na to dziesiątki kupy. Interesuje bezpiecznej podróży. Coś koledze ze spodni wystaje. Witaj. Albo ja mam jakieś takie... Chyba przywidzenia. Niu. Ej, dobre. Dobra akcent. Nasz mechanik, czy można upgrade'ować? Co tam? Sam zobacz. Prawie w ogóle nie ma sprzętu. Jest jak po wojnie nuklearnej. Nie ma się tu czym ekscytować. Co innego na wysypisku? Podobno odkopali stare radzieckie składy. Po wypadku w elektrowni w Czarnobylu wysyłali tam konwoje ze skażonymi pojazdami, sprzętem i podobnym szajsem. Myśleli, że to wszystko jest bezużyteczne po skażeniu. Ale to było wtedy. Teraz nikt by tego nie nazwał promieniowaniem, więc mają tam normalną gorączkę złota. Nic specjalnego. Naprawiam i ulepszam pro... Skórzany płaszcz. Modyfikacja, rozzyskuje ulepszenie. Dobra, jak coś znajdę, to przyniosę. Kurde, jakoś tak... Powiem wam, czuję się, jakbym cofnął się parę lat wstecz, nie? Jak będziesz miał coś jeszcze do naprawienia, naprawdę. Dobra, to idziemy wykonać jakby pierwsze zadanie, a potem myślę, że zajmiemy się, gdzie ten koleżka jest na dachu? Nie, dobra, to jest mechanik i po prostu to zadanie nam się wyświetla. Liczne je. Zadacie za wypełnienie płacą normalnie. Вот тебе i смысл с мотивацией. Czego chcesz, Tal? Jesteśmy na miejscu, więc możesz zdjąć opaskę z oczu. Nie próbuj za mną iść. Nic to nie da. Jeśli chcesz wrócić do bazy, znajdź jednego z przewodników. F2. S i... innych fracji normalna. Commission włączony. Tutaj kazali przełączyć. Bo to jest ten Faction Commander, nie?
wiosce rybackiej. No, obok mięsaczek to trzeba przebiec. Najemniku, wygląda na to, że jesteś na wielkich bagnach. Bądź niezwykle ostrożny i nie zgrywaj bohatera. Sprawdź PDA. Znajdziesz w nim lokalizację naszych oddziałów. Radzę ci udać się do wioski rybackiej. Tam właśnie są. Mamy zadanie. Wyeliminuj wrogów, stary kościół. Zaraz zrobimy strzelnię w kościele. Wniemanie, bracienie! O, tradycyjnie, jak czyste niebo, to musi przycinać, nie? Muszę zobaczyć, co nie domaga. Minimalizować na chwilę. Wszystko nie domaga. Procesor troszkę odblokujemy. Bagując Stalkera tradycyjnie. No dawaj. Idealnie, kurde, ten trafić. Ale no, działa. Łyknij granat. Zgubiłem go. Banda bandyckich klonów w dresach, nie? Jedno, że tak powiem, jednolite umundurowanie to podstawa u chłopaków. Nie, jak tutaj, każdy co innego. Tam to są profesjonaliści. Kolejny atak odparty. Czego potrzebujesz, Stalkerze? O co chodzi, Stalkerze? Zamieniam się w słuch. Ojej, dobra, jeszcze raz. Czym mogę pomóc? Równia dostarczy przedmioty. Na razie nie chcę robić nic tego typu zadań u randomów, bo tutaj na szybko się by zmieniało. Uczę, co tam się dzieje. Tam się formują w jakiś oddział, będą szli dalej. Co z tym dzikiem? Kółeczka kręci, widzicie to? Okej. To było dziwne. Wrogów spalone gospodarstwo. Boże, miałem wrażenie, że jest granat. Tak coś pacnęło, ale to chyba padająca broń z jego rąk. Wow. Idą kolejni. No. Do pewnego momentu szło dobrze.
jeden jest, nie? A tutaj leży. Patrzcie, kurde. Szram raper, nie? Dziun. Nie, no, sorry, nie będę. Miałem wrażenie, że telefon dzwoni, nie? Kamień. Dziwny kamień jakiś taki. Myślałem, że wiecie, spojrzałem na obok, myślę sobie, kurde, koleś, kamień dzwoni, co się stało. Ale odbierałem takie wrażenie, nie? Okej. Okay. Wejdźmy jeszcze na górę. Rozwróć skrzyneczkę. Zobaczmy, co tam na górze się dzieje. Rolniczek. No tam oni strzelają. A, czyste niebo walczy z dzikami. A jak na PDA wygląda czerwona frakcja, jakiś mi utłuk. Dobra, widać, że mi się oddziały zmniejszyły i to drastycznie jakoś. Dobra, misiaczki, powiedzcie mi, czy pasuje wam seria z tego moda i czy wam to... Co jest, kurde, z ręką? Ręce mi przychodzą w dziwny sposób. Czy pasuje wam seria z tego moda? Zadryndał. Ten dwóch to się położyło tak, o, po prostu od krawienia. On wyciągał granat, nie? Animacje broni są w porządku, poprawne. Zresztą się dziwne. No. Myślę, że czyste niebo w strawnej formie, nie? Jak na razie. Co mi takie granie podstawki? Dialogów czytać nie muszę, wygodne to dla mnie. No tu już się kolega żyje. Dzięki za pomoc. Padnij do bazy, jak będziesz miał chwilę. Odwdzięczymy się. Mamy schowka, zanurzony safe. Na razie to musimy pobiegać, bo w tym kościółku jest naukrywane sporo wyposażenia tutaj na poddaszu, właśnie w tych skrzyneczkach. Jeszcze tam można wejść na wieżę. Właśnie śród, nie śród. Droga na wieżę. Tutaj w jedną i drugą, że tak powiem. Zobaczcie, trzeci pojemnik, tak? Otwarty powinien być, ale nie jestem pewien. Ale to jest pusty. Jest kolejny. Coś mogło pospadać na dół, bo coś mi się kojarzy, tam przez podłogę potrafiło przenikać. Cześć Bogdan, jak tam życie? Wiem, jak kurka była ukryta, którą jak się walnęło, to wybuchała jak atomówka. Nie jak atomówka, ale kasowała większość ten. W większości przypadków osoby, która ją spotkała. No, i powiem wam, że ja czerwonego nieba nigdy nie skończyłem. Odpadłem gdzieś tam kompletnie pod koniec, przed Limańskim. Bo już mi się zaczęło tak psuć, się zdenerwowałem i stwierdziłem, że zostawię sobie. I jakoś tak zostało. Że też będę miał okazję nadrobić troszkę przeszłość. Właśnie, amunicja tutaj, jak widzicie, pospadała jednak na dół. O, samą apteczkę bondaża. Apteczki to wyglądają jakieś takie pomarańczowe cegły, nie? No, teraz co my musimy? Mniej wrogów spalonych, mniej wrogów południowego gospodarstwa.
poszedłbym na... Tutaj są nasi i engage. To niebo, cel, stacja, pomp, okej. Ale ładnie te schowki są pozaznaczane. Zobaczcie, kurczę. Podoba mi się to. W tą stronę muszę iść. I ubić jeszcze kilku bandziorów. Jedzenie trzeba by ogarnąć ze zwłok. No więc to ten livestream nie będzie dostępny. Bezpośrednio po streamie, jako że ja go po prostu przerenderuję, nie? Wytnę to, co niepotrzebne, a zostawię samą rozgrywkę. Tam kilku tych patałachów jest. Oni są albo w domku, albo za domkiem. O cholera. Teraz to się ładowałem. Wiesz co, Emtek? Tutaj mówili, jak F2 się włączy, jeżeli oni ci nie chcą przejąć bazy, bo może o to chodzi, trzeba włączyć tryb AI Commission, nie? I SI frakcji na normalną. Może dlatego o to chodzi, nie? Bo tam też miałem kiedyś buga w czystym niebie, że mi starka, że nie chcieli przejąć wysypiska, tam coś się srało. No, Emtek, także oj, oj, oj. Ta walka z strzelbą na odległość. No, ale też bym się zdenerwował na twoim miejscu, nie? Oj, zepsułem save'a. Quick save'y odpadają. W ciekawy sposób się skraszowało. No, pokaż mi. Debug fail. Breakpoint. Dobra, nic tragicznego, że tak powiem. Po prostu losowy błąd. Że tak powiem, tak swoją nienawiść wylałeś mi na grę i gra mi się skraszowała. No, zdarza się. Tak więc to z tego moda najprawdopodobniej będzie seria, jeżeli on będzie oczywiście działał stabilnie, nie będzie się potem jakoś masakrycznie psuł. Miejmy taką nadzieję, nie? Bo naprawdę mam ochotę skończyć tą historię. Zwłaszcza, że jest podana w bardzo ładnym opakowaniu. W ogóle zrobię chyba twardy zapis. Mam pod tym guzikiem zapisy konsolowe, ale stworzę jeszcze drugi. Jeden będę stosował jako awaryjny quick save, a drugi jako twardy save. Nie wiem. Tego nie wiem. O! I chyba zepsułem moda. Dobra, trzeba uważać na te save'y, bo się bugują. Ciekawe skąd ja tego save'a mam, z jakiego momentu. Open X-ray, ale... Open X-ray się zesrej. Zdziepkę. A, 7 minut, dobra, to będzie ta jedna akcja z odbijaniem. To nie powinno być dramatu. Odśwież, zmieniłem tytuł. Oh, God.
Może się nie zaktualizowało. Trochę łokieć mi przenika. Niezdrowo. Sprawdź, czy się zmienił, bo no zmieniałem. Muzyka jaka, kurczę. Ci ludzie 13 tysięcy robi, nie wiem, czy tylko u mnie tak jest, czy też jakiś bóg. Ja zaraz zobaczę. Wow. Ale muzyczka, ty. Dzięki za pomoc. Padnij kiedyś do pazy, odpłacimy ci za to. Obiecuję. No, to teraz tylko te pojemniczki szybko pozbierać, nie? A zaraz skrzynka się otwierała, nie tą się otwierała. I nic nie ma. Ale koleżko wszystkich tak trzeba wyklikać, bo czasami daje informacje słabe. Pamiętajcie o tym. No, muzyka rzeczywiście klimatyczna, tylko mam nadzieję, że nie będzie z tym żadnych problemów prawami autorskimi. Dobra. Muszę właśnie przygotować kiedyś taki backup kanału. Wybierający wszystkie filmy, bo mam do tego program. Program robię, to przerzucam ręcznie po prostu do menedżera pobierania. Długo to zajmuje, ale... No ale wiecie. Tego się nie robi dla ratowania czasami dobytku, nie? Może nawet dzisiaj w nocy włączę, że tak powiem, ten tryb backupu i backupuję, bo ostatni backup jest sprzed dobrych 2-3 lat. No, spałbym spokojniej. Ale wieje. Widzi prawie tak jak u mnie. Taka pogoda. Jakbyś u mnie lało, albo była burza, tylko kisiel zapaczyć i grać w Stalkera, nie? Okej. Okay. Na poziomie powinny walać trochę właśnie rzeczy na ziemi. Tu jeszcze skrzynki nie zebrałem. Szybki save. A tu jeszcze jakaś skrzynka. Ale dobra, nie przedłużajmy, co? Save 2 zrobię, tak. Jeszcze z twardego save'a jednak lepiej wykonać. Ruszamy tutaj bandytów, wytłuczemy, no. Bardzo mało z amunicji z nich się dostało, znaczy renegatów, nie bandytów. Bandytów będziemy mordować później. Pewnie dołączę do samotników, tradycyjnie, nie?
No bo czy jak dołączę do wolności, no to trzeba tłuc się z powinnością do powinności z wolnością, a bandytów, którzy obrabiają cię przy każdym przejściu na wysypisko, to łatwo obrobić. Kurde, efekt przez tą siatkę. Kula ognia normalnie. Ciki briki w damki. Kolejni się składają. Zabawa była z tym przejmowaniem, nie? Może tutaj jest, jeżeli te w tego faction commander się tam dramatycznie nie baguje. Dobra, tamten leży, ostatni jest żywy biegający. To mnie mendy zaskoczyły. Nie powiem, że nie. Halo, halo! Pańska nie... Fajnie mi się na niego wyskakuje. Niech tutaj do poubijania tym nożem. O, ten ma coś lepszego. Karabin myśliwski, drugi karabin myśliwski. Czy one są w ogóle na 100% naprawione, że tak powiem? Żebym narzekał. Tak dalej. No patrzcie, wszystko w dobrym stanie, nie? Strzelby jakieś pobagowane chyba są. Dzięki za pomoc. Padnij do bazy, jak będziesz miał chwilę. Odwdzięczymy się. Proszę bardzo. Nic nie ma. Powiem wam, że do tych lokacji czystego nieba, schowki na czystym niebie, no to jest dla mnie trochę po części czarna magia. Robię sporo na czuja. Pomyślmy. Teraz można by było się stargetować na spalone gospodarstwo i na stację pomp. Jak wygląda wojna frakcji? Siła frakcji, zdobądź przewagę. Rozwałkowałem trochę tych. Broń osada rybacka. Które to jest? Zmierzają na osadę? Nie. No co wy tu pierdzielicie, że trzeba jej bronić? Halo. O, można sobie znaczyć lokację, żeby biec do niej od razu. No co, mordujemy dalej? Postrzelamy dzisiaj za pół dnia siedzenia nad modyfikacjami. Nowe zadanie, wyeliminuj wrogów południowe gospodarstwo. To jest. A oni jak to, że wzięli i zrobili? Teraz zostało zmienione, co zostało, miało zostać zmienione? No tak. Co oni odwalają? Że tu przechodzą z tego kordonu patałaszki, nie? To rzeczywiście jest problem. Jeśli tu jest dwóch bądź trzech, góra. Trza!
Fajnie, jakby się ubijało. Dzięki najemniku. Ale to ten myśliwski karabin, znaczy strzelba, to jest kabaret, nie? Nimi robi. No. Tak myślę, tak jak mówiłeś, no. No zawsze strzeliśmy, dostaliśmy, wiesz, kolejne. O, dzień dobry, to jest jakaś anomalia. Warto by było z nią się przywitać. Zobacz, tu się nie zrespili. Psychika czy coś ryje? Dobra, nie będziemy się tu pchać. Nie ma sensu się wpychać tam, gdzie nas nie chcą. Coś rozjechało tych kolegów z czystego nieba. Spalone gospodarstwo, to tam też się nie popcham za szybko, bo nie mam jakiejkolwiek odporności na cokolwiek. Bagno to taki, wiecie, przedsionek zony, kurczę, plac zabaw. No, idź sobie, dziku, idź. Idź sobie żyć, gdzie indziej. A mi daj spokój. Chyba znalazłem sobie w stalkerze moją nową ulubioną broń. No powoduje oni takie... Ale mam pomysł to pomontować. To tak fajnie wygląda. Oj. Dzięki za pomoc. Wpadnij kiedyś do bazy, odpłacimy ci za to. Obiecuję. Boże, to brzmi jak groźba, odpłacimy ci za to. No co jest za zadanie? Odbierz swoją nagrodę. Mocnij pozycję czystego nieba na bagnach. Chcę jeszcze jakąś chorobę zrobić. Chcę się dorespić z dupy. Czekajcie chwilę, zajrzę. Anuluj, nie chcę kończyć transmisji. Zajrzę do wątku. Expansion w Commons AI. A, tu jeszcze polecenia. AI Commission, o tak. Commons AI Commission na on. I w ten sposób. I oni teraz powinni im się w bańkach przestawić, powinno, tak jak powinno. Zaraz się o tym dowiemy. Niech zaczną ruszać. Dobra, idę z renegatami jeszcze tutaj. Jak tam wojna frakcji wygląda? Siła frakcji rośnie, no maleje im liczba idiotów próbujących robić piw-paw i czyki-briki. Także no MTK może to w tym, że tak powiem, był klucz do tego, nie?
Escape F2 i przestawić to w ten tryb, tak jak u mnie to jest, nie? Żeby te AI coś tam próbowało atakować. Widzę, się przewalają czyste niebo. Ale to takie spokojne czyste niebo. O, ci na przykład gdzieś ruszają, nie? Południowe gospodarstwo. Wyeliminuj wrogów, ruiny wioski. A to tam nowa, ta. Właśnie. Jak to widzicie? Czy chcecie live'y, czy mogą być odcinki? Bo ja mogę robić premiery i z wami siedzieć, nie? Ale mogę też robić odcinki i wtedy będzie i montaż, i będzie, tak powiem, zastosowanie. Zagapiłem. Live'y są fajne, muszę się przygotowywać. Aczkolwiek odcinki teraz, no, dużo przyjemniej mi się montuje. Co on tu robi? Widzieliście gościa? Został śmieszny. Leżeć. Tak bym się pobawił, nie? No dobra, zobaczymy. Ja gdzieś wyruszyłem, no nie. Dobra. Mocnić pozycję czystego nieba na pewno. Ale napromieniowany. A bandycy żadnej wódki, nie? Tak, że ja zdechnę zaraz. A jeszcze wejdzie do wody mnie tylko. Muszę bardziej się naświetlić. Boże kochany, co mi po, cóż mi po tych bandażach. Dzięki Emtek, że wpadłeś i do zobaczenia jutro. Stream zostanie na 19. Jeżeli coś się zmieni, albo stream, albo odcinek, także każdego dnia wyczekujcie. Jutro myślę, że jeszcze stream. A w sobotę zobaczymy, bo w sobotę mam dość dużo pracy, to może i odcinek. No wiecie, stream może być 2 godziny, a odcinek godzinę, no nie, bo może się przez 2 godziny, no nie mogę tego końca sobie ustawić do wygody. Chwilę trwa, zanim zmontuję, nie? No i ten tutaj zmontuję i wypuszczę, może nawet dzisiaj w nocy. Dzisiaj w nocy, wyjdzie pewnie jutro w dzień. Jako zapowiedź też streama kolejnego. Ops. Wyskoczył, kurczę, a w kondycji już była końcówka. My tam mamy jakiegokolwiek medyka, ja muszę kupić po prostu coś na promieniowanie albo wódkę. To się zbugowało. Dzięki za pomoc. Wpadnij do bazy, jak będziesz miał chwilę. Odwdzięczymy się.
kierunku biegnę? Nie, w złym. Teraz w dobrym? W złym. Dobra, to 3 razy sztuka. Kondycji, przebiegniemy się do połowy kondycji gdzieś. Wyrzucam to dziado pistolety. W pożytku nie będę miał, strzelby jakoś sprzedam, ale tu już jest błąd, widać. Byłem święcie przekonany, że mam jakieś takie przeciwpromienne, to tak sobie beztrosko biegałem po tych bagnach, nie? A ktoś mnie prosił o sprawdzenie z tą rangą. To tutaj statystyka. No wszystko mam normalnie. 11 artefaktów wybranych, no tutaj są jakieś błędy. No myślę, że do wpół do tak spędzimy trochę czasu. I jak mówię, no ja muszę jeszcze to zmontować i się wtedy pożegnamy i jutro o 19 widzimy się ponownie. Chodźcie tutaj. Chodźcie. Czego potrzebujesz? Zaraz. Czy my siedzimy prawie. Jezu, prawie 3 godziny. O co chodzi? No za czystego nieba, chodźmy. Będziemy musieli porozmawiać z handlarzem. Co ma tutaj nam? Masz coś dla mnie, tak. Apteczka, w dupie z twoją apteczką, jak chcesz na promieniowanie. Ja mam pomysł. Mechanik, daj mi sloty do artefaktów. Ale to miguj się. Co tam? A gówno. Dobra, panie handlarz, dawaj wódę. Co nowego? Dawaj wódę i nie pierdol. Padnij, jak będziesz chciał pogadać. Dobrze cię widzieć, młodzieńcze. Wyglądasz zdecydowanie lepiej. Oby moje odpowiedzi były pomocne. Dobra, wróg nadal liczniejszy niby według... No, znowu powracali. Choroba. Te jaj tak nie do końca ma ochotę się przepychać, chociaż... Zaraz zobaczymy, jak tutaj w... Jest ekspansja. Powinno być normalnie teraz. To powinno funkcjonować, oni powinni pomalutku. No dobra. Gadaj, koleś. Gadaj. On tutaj nic nie ma do nas do powiedzenia. Troszkę zarobiliśmy pieniędzy, to będzie można coś ogarnąć. Może jak będę miał chwilę, tutaj pobiegam, przejmę trochę tych bagien. Ci gdzieś wyruszają na osadę rybacką. Ja tutaj zobaczę. No dobra, mamy już dość późną porę. Leci szybki save, ja to jeszcze zbackupuję tutaj pliki stąd.
No handlarz ma odpowiedzenie. Menu bym odwrócił normalnie, bo jakoś mnie irytuje. Nie mamy 1900. Strzelby też sporo dostaniemy. Sporo. Względnie sporo, nie? Bezpiecznej podróży. Dobra. Robimy jeszcze twardy safe. Dobra, moi kochani. Dzięki wam za uwagę. Do zobaczenia. Cześć i czołem. Widzimy się o 19 wieczorem. Na razie. I do jutra.